No, o niepełnosprawnych znowu mówią dużo. Niepełnosprawni będą mieli bardzo dobrze. 80% zniżki. Bardzo dobrze. 80% zniżki. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Opałk. A Genowefa Pigwa umarła. Ludowy Stefan Wyczyński, z którym przyjaźni szef Opałko. Powiada: Stefan, musimy wspólnie nagrać płytę. Ja mówię: jestem gotowy. Za wcześnie odszedłeś. Artyści nie zjawiają się przypadkiem. Odchodzą, lecz nie umierają. Bronisław Opałko był także poetą i kompozytorem. Przyjaciele zmarłego odśpiewali jedną z jego piosenek pod tytułem Do gwiazd. Obrotowy. W 1987 roku Opałko założył własny kabaret Pigwa Show, a 3 lata temu świętował 40-lecie pracy na scenie. Pigwa Show. W nocy na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, temperatura przeważnie od 17 do 20 stopni. Na jutro zmiana pogody, niemal w całej Polsce opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, od 23 stopni na północy do 32 w centrum i na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 po 23. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Trwa wybór kandydatów i polityczny spór o stanowiska w izbach Sądu Najwyższego. Lista sędziów Sądu Najwyższego być może jest już dawno ustalona w innym miejscu. Na pewno nie są gotowy, pan Budka posuwa się ze swoimi ocenami. W 2 lata, tyle ile poprzednicy w 8, premier zapowiada falę inwestycji w lokalne drogi. Nasza dewiza to szybko, bezpiecznie, ale zgodnie z prawem i z zasadami. Polskie Radio poznało nowe dokumenty na temat ratującej Żydów grupy berneńskiej. Widzieliśmy, że polscy dyplomaci brali udział w ratowaniu, ale nie zdaliśmy skali tych powiązań, że była to aż tak szeroka akcja. Jest czwartek i 23 sierpnia. Piotr Wąż, zapraszam na szczegóły wydarzeń. Północ, południe. Program informacyjny Polski. Jeszcze czwartek, jeszcze czwartek. A na początek Krajowa Rada Sądownictwa, która wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek o ich powołanie trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. W tajnym głosowaniu nie udało się wybrać wszystkich 16 kandydatów, więc na pozostałe 4 wolne miejsca prezydent będzie musiał ogłosić nowy konkurs. Wybrano najlepszych fachowców, powiedział dziennikarzom po głosowaniu sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Osoby, które tutaj zostały wybrane, są prokuratorzy o najwyższych kwalifikacjach, z dużym doświadczeniem zawodowym. Wybrano 12 kandydatów, a pozostałych 4 miało wyłonić kolejne głosowanie. Tak się jednak nie stało. Prezydent musi ogłosić nowy konkurs. Cała procedura podlega powtórzeniu od samego początku. To już jest zupełnie nowy konkurs. Izba Dyscyplinarna ma być sądem dyscyplinarnym pierwszej i drugiej instancji dla sędziów Sądu Najwyższego. Izba będzie też instancją odwoławczą w sprawach sędziów sądów powszechnych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Początkowo zakładano, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się we wrześniu, dlatego tryb prac krytykował zasiadający w Radzie z ramienia PO poseł Borys Budka. Tak naprawdę dzisiaj zupełnie w ciemno Krajowa Rada Sądownictwa będzie dokonywać wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej, a w kolejnych dniach zupełnie w ciemno, bez zapoznania się z dokumentami, zostaną przedstawieni kandydaci do innych izb. Ten pośpiech pokazuje tylko, że lista sędziów Sądu Najwyższego być może jest już dawno ustalona w innym miejscu. Spać, chłopczy, śpi. A jutro jak ktoś będzie chciał, to SMS-em do mnie napisz. Ja ci dam na bilet wyjścia. Ja jeszcze nie słyszałem, że nie przejmiesz się. Pojedziemy do Anglo-Ameryki. Białystok to nasz legitymację. Jedynka, pojedziemy na jeden dzień. Pojedziemy do Alicji Sochy. Ona na szufladzie po 500, po 200, po 100, po 50. Także nie martw się, chłopczyk, zrobimy sobie dobrą wycieczkę
i w sądzie tam się są 44 zasmucaj, bo się ponad 200 kandydatów, nic nie trzeba, nic nie wolno tutaj już mówić temu Zalewskiemu, temu Staszkowi, nic nie wolno. Skoro ten Stasiek kłamał, oszukiwał siebie, wiesz, że 3000 da, a nawet dziad załował 5-10 zł i dać na bilet, to niech się wytrwa, bo po co taki kłamca komu? Nawet Pan Jezus go nie chce, zwłaszcza, że on o Panu Jezusie, to by mówił, że Pan Jezus jest bezdomny, a sam Stasiek nie ma domu i nie ma gdzie się podziać i jak nie u Tomka, to u tego Zalewskiego z karaluchami musi mieszkać i tam musi usługiwać, musi tam zamiatać i sprzątać i udawać nie wiadomo co. Ale kłamców Bóg nie chce. Bóg nie da się oszukiwać. Bóg nie jest głupi, tak jak głupi jest Stasiek. Jak mu mówiłam, ostrzegałam, to on się nie odzywał, a tu w międzyczasie do prokuratury na Mokotowie zawiozłeś 4 kartki formatu A4 i to, co widziałeś w sprawozdaniu z komisariatu, że gwałcił Zalewski 2 osoby, 2 chłopaków od tyłu, jeden miał mniej niż 15 lat, drugi miał 15 lat, a tamci to mieli po 20 parę. No to więc te 4 osoby, które gwałcił, a szczególnie tych 2 15-latków, to co to jest? Przecież to nie było wyssane z palca, to był raport z komisariatu. To, co żeśmy wtedy sfilmowali, zrobili zdjęcie i to, co żeśmy czytali wtedy na Saskiej. Także matki, to one cicho siedzieć nie będą, czy rodzina tych dzieci. A sam fakt, prawda, wymaga ukarania winowajcy, zwłaszcza, że ten winowajca sobie lekceważa wszystko, wszystkich ma w dupę, bo Stasiek go sponsoruje, Stasiek sponsoruje pedofilię i on się czuje, wiesz, bezkarny, ale przecież i tak miał odpowiadać z powództwa cywilnego, czyli z domu, z punktu widzenia domu, a jak co, to może mieć drugi dom przecież. Dla niego to jeszcze lepiej, bo jak chce być jak Mareczek, mieć 5 domów, no to może i w więzieniu sobie troszeczkę pomieszkać, ale z pewnością tak będzie, bo prokuratura to będzie rozpatrywała jeszcze raz i ślepa nie jest, głupia nie jest, także zobaczymy, co będzie. Na sam ten rok 115. Premier podkreślił, że rząd stawia na rozwój zrównoważony. Możemy przeprowadzić największą w historii III Rzeczpospolitej falę inwestycji w drogi lokalne. W drogi lokalne takie jak te tutaj w Śliwicach. Mieszkańcy w rozmowach z dziennikarzami nie kryli, że potrzeb, jeśli chodzi o drogi, jest wiele. Są te sołectwa Lipowa, Danuta, Sikora. Jest połączenie w kierunku Bydgoszczy, ale nie ma w kierunku Gdyni przez Kościerzynę. Linia na odcinku Lipowa-Tucholska-Kościerzyna została przerwana. Na odcinku 40 km. Przed spotkaniem z dziennikarzami premier złożył kwiaty pod miejscowym pomnikiem ojca Maksymiliana Kolbego. Bydgoszcz, Robert Erdman. Stolica Bułgarii powinna być wzorem do budowania metra w Warszawie, uważa Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta mówił o tym w Sofii, gdzie zwiedzał tamtejsze metro i rozmawiał. Także nie będzie świętych krów. Ani takich, co kradną, ani takich, co niemoralność, pedofilię uprawiają i nie wiadomo co jeszcze. Nie będzie świętych krów. Słabsze gospodarczo od nas. Zaledwie około 4 miliardów, a budżet Warszawy to jest około 17 miliardów. I proszę Państwa, do 2030 roku stolica Bułgarii otworzy około 35 km metra. W tym samym czasie Hanna Gronkiewicz-Waltz do teraz otwarła około 10 km metra. Patryk Jaki powtórzył, że jeśli wygra... Janek Witek jeszcze powołał się na Rumunię, że Rumunia jak buduje metro, to nie 20 km, tylko 100 km, 200 km. Tak Rumunia postawiła się w Bukareszcie na metro. A tu w Polsce dziadostwo. Trzaskowski nie przedstawił dziś się program dla stołecznego Ursynowa, a w nim między innymi setki nowych miejsc parkingowych oraz nowe oddziały w budowanym szpitalu południowym. Szpital Południowy, bardzo ważna inwestycja dla Ursynowa. Najważniejsze jednak, żeby tutaj
warszawiacy i z Ursynowa i z okolicznych dzielnic mogli znaleźć opiekę geriatryczną i pediatryczną. Wszyscy, jak z nimi rozmawiam tutaj na Ursynowie, te dwa aspekty podkreślają przez cały czas. Ursynów, ponad 150 tysięcy mieszkańców, to jest niesłychanie istotne, żeby mógł się zatroszczyć w swoim szpitalu południowym, zatroszczyć i o seniorów, i o nasze dzieciaki. Inny kandydat na prezydenta Warszawy, Jan Śpiewak, zadeklarował ocalenie przed deweloperami wszystkich rodzimych ogródków działkowych na terenie miasta. Kandydat komitetu Wygra Warszawa powiedział, że w tym celu wszystkie ogrody zostaną objęte planami zagospodarowania przestrzennego jako zieleń publiczna. To jest pierwszy nasz postulat, jeśli chodzi o ogrody działkowe, czyli właśnie objęcie ochroną prawną terenów ogródków działkowych, ale z drugiej strony chcielibyśmy uczynić te ogrody również dostępne dla mieszkańców Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa musi objąć ochroną, wsparcie ogrody działkowe, musi objąć patrolami Straży Miejskiej, monitoringiem, musi pomóc po prostu utrzymać infrastrukturę ogrodów działkowych. Do wyścigu o stolicę dołączył dziś kandydat Kukiz 15, poseł Marek Jakubiak. Kampanię głównych rywali nazywa piaskownicą i sam zapewnia, że swoją będzie prowadził pragmatycznie. Startuję dzięki zaufaniu moich przyjaciół po to, żeby wygrać i żeby w Warszawie przywrócić jej miejsce tak w Europie, jak i w naszych sercach. Mam nadzieję, że moje doświadczenie dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania, moje doświadczenie związane z pracą z ludźmi zaowocuje tym, że Warszawa pójdzie o parę kroków do przodu, a nie dalej będzie się zadłużała i będzie pierwsze miejsce trzymała jako najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Dla mnie to jest po prostu zwyczajnie po twarz. Do Państwowej Komisji Wyborczej. Także won z tymi firmami, Proki Kredyt, z tymi firmami AASA, z tymi firmami Takto Finanse, dwa razy tyle biorą, wiesz, te dziady z tego żyją przecież. Ściągają krew, wypijają z ludzi. No nawet ta Iwona mówiła, jest Bodziana, mówi, ale broń Boże, żadnej Profi Kredyt, bo oni zamulają strasznie. Pokazujemy, że są takie miasta, właśnie ja reprezentuję takie miasto, które ponad 20 lat jest rządzone przez ludzi niezwiązanych z partiami politycznymi. Do tej pory w PKW zarejestrowano 17 komitetów wyborczych. Termin rejestracji mija w poniedziałek, a pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rosja zamierza przeprowadzić dodatkowe oględziny polskiego Tupolewa, który rozbił się koło Smoleńska w 2010 roku. Oficjalna przedstawicielka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że wezmą w nich udział polscy eksperci. Swietłana Pietrienko powiedziała, że podczas śledztwa polskie kompetentne organy zwróciły się z prośbą o przeprowadzenie działań śledczych na terenie federacji. Rosyjski Komitet Śledczy zdecydował, że od 3 do 7 września 2018 roku w obecności polskich przedstawicieli odbędą się dodatkowe oględziny dowodów rzeczowych, agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych samolotu Tu-154M przechowywanych w Smoleńsku, oświadczyła. Dodała, że wezmą w nich udział specjaliści z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej z udziałem pracowników Głównego Zarządu Kryminalistyki. Przebieg tych prac będzie rejestrowany. Wyniki oględzin zostaną przekazane stronie polskiej w trybie przewidzianym rosyjskimi przepisami, podkreśliła Swietłana Pietrienko. O oddanie wraku samolotu apelują polskie władze, a także Rada Europy. Tymczasem Rosja zapowiada, że przekaże wrak Tupolewa dopiero po zakończeniu własnego dochodzenia. W katastrofie pod Smoleńskim zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, cała delegacja i załoga polskiego rządowego samolotu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Polska Prokuratura Krajowa potwierdza informacje z Moskwy, ale nie ujawnia zakresu prac naszych śledczych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Spotkanie z Polakami było ostatnim punktem wizyty Andrzeja Dudy w Nowej Zelandii. W stolicy kraju prezydent odsłonił skwer nazwany imieniem polskich dzieci. Chodzi o grupę ponad 700 sierot, które w czasie II wojny światowej przyjechały do Nowej Zelandii i osiedliły się w tym kraju na stałe. Tablica poświęcona Polakom znalazła się na nowym skwerze w centrum Wellington. W uroczystości otwarcia skweru i odsłonięcia tablicy oprócz żyjących jeszcze przedstawicieli dzieci z Pakietua uczestniczyli także Polacy z młodszych pokoleń oraz lokalne władze. Nieco później prezydent odznaczył 3 osoby. Jeden z odznaczonych, Zdzisław Lepionka, mówił w czasie uroczystości, że wojenna tułaczka Polaków uczyniła z nich lepszych ludzi. Ten ból, który nas dotknął, ale i też uczynił nami innym człowiekiem, bardziej dojrzałymi, bliższymi Bogu, bliższymi każdemu człowiekowi.
człowiekowi, bliższym światu. Prezydent Andrzej Duda dziękował dzieciom z Pachiatuła, że gdy osiedlili się w Nowej Zelandii, stali się wizytówką Polski. Wystawiliście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj, w Nowej Zelandii. Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, jakimi ludźmi jesteście. Przedstawiciele grupy przekazali prezydentowi flagę, którą używano w czasie bitwy o Monte Cassino we Włoszech. Z Wellington, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Usunięcie mnie ze stanowiska spowodowałoby załamanie amerykańskiej gospodarki, stwierdził Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. W taki sposób amerykański prezydent skomentował głosy o możliwości rozpoczęcia wobec niego procedury impeachmentu. W rozmowie z Leslie Earhart dowiedzieliśmy się, że ktokolwiek może poruszać temat pozbawienia go urzędu. Transferowane, bo mają do tego prawo. Jak można mówić o impeachmencie wobec kogoś, kto wykona świetną robotę? Jeśli kiedykolwiek by to zrobiło, myślę, że rynek by się załamał. Także radio kończy ten program nocy. Znalezienia miejsca dla tych, którzy żyją za przysłowiowym
ściany. Nie podniecują ani nikogo, nie tylko poczucia wspólnoty, ale nawet wrogość. Czas nie łagodzi tego, tego strachu. Stąd też powiem także, No wiesz, Ukraińczycy też pragną, bo tutaj mówi, że Polska powinna się obawiać Ukrainy, czy się nie obawiać, ale Ukraińczycy pragną. No, tam na Szeligowskiej to przecież też i Ukraińczycy na tej budowie, na tamtej, tu znają się, podpuszczają jedni z drugich. Opowiadała jej na garbie. Na uroczystości była też pomocna i ocalała z zakresu.
Ładyń 3, rodna siostra, która przyjechała specjalnie z Faryża. To jest moja starsza siostra, prawda? Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata wręczała między innymi Anna Azari. Izraelska ambasador w Polsce podkreślała, że rzadko nie można wręczać jeszcze żyjących bohaterów. To przyjemne, tego żyjący bohater może powiedzieć, że jest to jedno z skromnych bohaterstw. Dobrze. Wśród Narodów Świata to Fedusia Polskie Radio. I na tym kończymy podsumowanie wydarzeń dnia w tym magazynie Pulsat Punktu. Tu Polskie Radio 24, jest 23.30. Informacje dnia. Michał Walczyk. Krajowa Rada Sądownictwa w tajnym głosowaniu wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek o ich powołanie trafił do prezydenta Andrzeja Dudy. Na pozostałe 4 wolne miejsca prezydent okazji do ogłosić nowy konkurs. Wybrano najlepszych fachowców, powiedział dziennikarzom po głosowaniu sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Osoby, które tutaj zostały wybrane, są prokuratorzy o najwyższych kwalifikacjach z dużym doświadczeniem zawodowym. Wybrano 12 kandydatów, a pozostałych 4 miało wyłożyć kolejne głosowanie. Tak się jednak nie stało. Prezydent musi ogłosić nowy konkurs. Cała procedura podlega powtórzeniu od samego początku. To już jest zupełnie nowy konkurs. Izba Dyscyplinarna ma być sądem dyscyplinarnym pierwszej i drugiej instancji dla sędziów Sądu Najwyższego. Izba będzie też instancją odwoławczą w sprawach sędziów sądów powszechnych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Przekopanie Mierzei Wiślanej spowoduje rozwój portu i całego miasta, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówi o tym we bloku. Zapowiedział rozwój dróg lokalnych w regionie i zapowiedział, że w budżecie są już pieniądze na przekopanie Mierzei. Weźmy cudze wzorce, przenieśmy je do Polski, będzie dobrze. Gdyby te wzorce jeszcze dodatnie były dobre, pokazywały, że te problemy, które uwagi na nasz program uszczelniania podatkowego. Zdobyliśmy te pieniądze na to, żeby Elbląg z powrotem mógł się rozwijać. Inwestycja ma się rozpocząć w ostatnim kwartale tego roku. Rosja zapowiada dodatkowe opóźnienie w braku polskiego 154M, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku. Mówią o nich udział w Polsce eksperci. Zapowiada oficjalna przedstawicielka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Svetlana Kirilenko. Zdziwiona Pietrzyńczo powiedziała, że podczas śledztwa polskie kompetentne organy zwróciły się z prośbą o przeprowadzenie działań śledczych na terenie Federacji. Rosyjski Komitet Śledczy zdecydował, że od 3 do 7 września 2018 roku w obecności polskich przedstawicieli odbędą się dodatkowe oględziny dowodów rzeczowych, agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych samolotów Tu-154M przechowywanych w Smoleńsku, oświadczyła. Dodała, że wezmą w nich udział specjaliści z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej z udziałem pracowników Głównego Zarządu Kryminalistyki. Przebieg tych prac będzie rejestrowany. Wyniki oględzin zostaną przekazane stronie polskiej w trybie przewidzianym rosyjskimi przepisami, podkreśliła Svetlana Pietrienko. O oddanie wraku samolotu apelują polskie władze, także Rada Europy. Tymczasem Rosja zapowiada, że przekaże wrak Tupolewa dopiero po zakończeniu własnego dochodzenia. W katastrofie pod Smoleńskim zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, cała delegacja i załoga polskiego rządowego samolotu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Ponad 25 milionów turystów odwiedziło w ubiegłym roku Warszawę. Taką liczbę podaje najnowszy raport. To bardzo dobry wynik, mówi Maria Schicht ze Stołecznego Biura Turystyki. Mamy prawie 10 milionów turystów, którzy do nas przyjechali i 16 milionów przyjazdów jednodniowych. Jeżeli teraz podsumujemy razem, czyli tych turystów, którzy przyjeżdżają i nocują, z tymi, którzy przyjeżdżają na jeden dzień i odwiedzają nas, to mamy aż 25 milionów przyjazdów osób, które użytkują to miasto. Obok Polaków wciąż najchętniej odwiedzają Warszawę Niemcy, mówi Maria Schicht. Zawsze liderem były Niemcy, ale w tym roku na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone, na trzecim mamy Wielką Brytanię, no i potem Francję. To, co jest ciekawe do zauważenia, to są osoby z Ukrainy. Mamy prawie 6% całej puli turystów zagranicznych, to są osoby z Ukrainy. Z ostatniego raportu wynika, że zagraniczni turyści wydają w Warszawie średnio blisko 1600 zł, a krajowi turyści 4 razy mniej. Zdaniem odwiedzających, polska stolica jest nowoczesna i ma dużo obszarów zielonych.
A propos terenów zielonych, w Krakowie zamiast wycinać drzewa, przesadzają. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w związku z rozbudową jednego z budynków konieczne było usunięcie drzewa. Zamiast wyciąć, zdecydowano, że 35-letnia lipa zostanie przesadzona kilkanaście metrów dalej. 30-metrowe drzewo o wadze ponad 40 ton zostało podniesione i osadzone w nowym miejscu za pomocą specjalnego dźwigu. AGH nie idzie na skróty, zapewnia kierownik działu obsługi krakowskiej akademii Paweł Myśliwiec. Przy nowych inwestycjach, jeżeli oczywiście powiedzie się to zadanie, które rozpoczęliśmy, jeżeli się powiedzie, to wtedy urzędnicy będą inaczej patrzeć na decyzje, które wydają. Myślę, że wiosna to już pokaże nam wszystko, czy to drzewo poruszy. A koszt przesadzenia drzewa to ponad 50 tysięcy złotych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kościoła katolickiego. W Dublinie trwa światowe spotkanie rodzin z dyskusjami panelowymi, wystawami, świadectwami uczestników i czasem wspólnej modlitwy. Papież Franciszek przypomniał na Twitterze, że rodzina jest kolebką życia i szkołą gościnności oraz miłości. Jest oknem otwartym na tajemnicę Boga. Dobro dzieci musi być zawsze na pierwszym miejscu, gdyż to one najczęściej cierpią najbardziej na skutek rozwodu lub separacji, mówił kardynał Krzysztof Szynborn, arcybiskup Wiednia. Odwołał się także do adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia. Podkreślił, że nigdy nie wolno czynić z dziecka zakładnika. Małżeństwo nazwał największą formą przyjaźni, bo nie tylko nastawione jest na stabilność, wspólne życie i dobro drugiej osoby, ale także zawiera zgodę na nierozerwalność i wyłączność. Prymas Kanady, kardynał Gerard Cyprian Lacroix, wskazał, że na rosnącą wciąż liczbę małżeństw, która się rozwodzi, odpowiedzią jest miłość, która ma w sobie siłę. To ona może zmieniać życie, małżeństwa, rodzinę i świat. Dodał, że może zaświadczyć, jak prawdziwa miłość zmieniała ludzi i jak pozwalała uczyć się na popełnionych błędach. Arcybiskup Eamon Martin, prymas całej Irlandii, wskazał na trudny klimat cywilizacyjny dla rodziny. Nasza młodzież otoczona jest tym, co papież Franciszek określa mianem kultury odrzucenia oraz mentalnością antykoncepcyjną i antyrodzinną. Jego zdaniem orędziu Kościoła na temat życia i rodziny, budowanej na wiernej relacji miłości między mężczyzną a kobietą, otwartej na dar dzieci będących owocem tej miłości, jest dobrą nowiną dla społeczeństwa i dla świata. Papież Franciszek podczas kolejnej audiencji generalnej pobłogosławi ołtarz, który stanie w kaplicy adoracji w Światowym Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie. Inauguracja jednego z 12 międzynarodowych ośrodków modlitwy w intencji pokoju nastąpi 1 września. Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest częścią wielkiego dzieła utworzenia na wszystkich kontynentach międzynarodowych centrów tzw. 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. To w nich przed Najświętszym Sakramentem trwała będzie nieustająca modlitwa w intencji pokoju. Ołtarze adoracji do kaplic pokoju w każdym centrum są błogosławione przez Ojca Świętego. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Weekend kulturalny. Witam Państwa. Dziś w weekendzie kulturalnym jedno, jedyne wyzwanie. Proszę Państwa, na ten weekend należy pojechać do Torunia. To takie fantastyczne miasto, które po raz 10 gości Bella Skyway Festival, czyli Festiwal Światła, czyli hasło Więcej Światła w Toruniu. Od 21 już obowiązuje, a teraz na ten weekend szczególne wydarzenia. O tym wszystkim nasz gość w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw. Witam Pana bardzo serdecznie. Pan Przemysław Drachań, Toruńska Agenda Kulturalna. Witam, witam. Witam serdecznie i pozdrawiam z Torunia. Proszę powiedzieć, to tak zanim o festiwalu, który już wystartował, czy Państwo niezależnie od światła, od tych wszystkich atrakcji, są przygotowani, by wszyscy turyści zajęli się toruńskimi piernikami na przykład? Oj, Toruń w roku przyjmuje ponad 2 miliony turystów i każdy z nich powinien przynajmniej jednego piernika spróbować, więc myślę, że ani pierników nie zabraknie, ani chętnych do tego, żeby próbowali tym bardziej. W dużym wyborze, więc zapraszamy do Torunia na pewno na pierniki, ale teraz będziemy mówić o Skyway Festiwalu. Proszę Pana, czy w tym roku z okazji jubileuszu kilka statystycznych takich analiz, bardzo poproszę, bo to zwykle
tak dobrze działa na wyobraźnię. Ilość instalacji, mappingi, artyści, kraje, z których pochodzą, no i oczywiście widzowie, bez których festiwal by nie mógł się odbywać. Statystyka jest mocną stroną Bella Skyway Festival, bo zawsze jest na naszą korzyść, jeżeli chodzi o widzów. W tym roku myślę, że grubo ponad 400 tysięcy takiej liczby się spodziewamy. No to frekwencyjny rekord. I rzeczywiście ten rekord może paść w tym roku. 17 instalacji artyści z kilku krajów, także pozaeuropejskich, bo chociażby Singapur przygotował niesłychanie interesującą instalację. Sami artyści także ze statystyką mają wiele wspólnego, chociażby francuska grupa Sierra Boss przygotowała ponad 600 płonących żywym ogniem elementów, więc byłoby co liczyć, gdyby ktoś miał na to ochotę. No więc ja myślę, że ta ochota to na, i na liczenie, i na oglądanie, ale też na interaktywność we wszystkich, którzy w Toruniu się zechcą pojawić i uczestniczyć w 10. Jubileuszowym, jak już mówiliśmy, Bella Skyway Festiwalu. No więc proszę powiedzieć, co będzie z wydarzeń, których nie było do tej pory, które pojawią się z okazji tej 10. jubileuszowej edycji festiwalu. Każda edycja przynosi coś, czego jeszcze w Toruniu nie było, często coś, czego jeszcze w Polsce nie było, dlatego że nikt nie zdecydował się, czy nie odważył się tego zrobić w tym roku na festiwalu. Także kilka takich wyjątkowych premier. Pierwszą, coś takiego, co wydawałoby się doskonale już publiczność zna, czyli mapping 3D, prezentacja multimedialna na fasadzie jednego z ważnych toruńskich budynków kolegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym roku niezwykłe, dlatego że stowarzyszeniem orkiestry symfonicznej grającej do tego mappingu na żywo, więc wszyscy ci, którzy mają okazję zobaczyć to, co dzieje się na budynku, mogą także zerknąć na to. Mówimy teraz pokrótce, aż do wojny. Jeśli chodzi o wzywanie Maryi, to ono właśnie wysuwa się na plan pierwszy pobożności ludowej. Do tej pory jest to wzywanie Maryi, tak Pana przygotować się na piękny proces. Jest to na pewno coś nowego, coś pozwala zalecam to Panu, co znamy co najmniej od przełomu trzeciego i czwartego wieku. Z tego okresu pochodzi bowiem odnaleziona w 1917 roku w Egipcie modlitwa o następującej treści. W Egipcie modlitwa? W Egipcie starożytny modlitwa? Nie które do Ciebie zanosimy w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa. O. Ty jedynie czysta nas błogosławiona. Parafrazą tej pięknej modlitwy. Tak. Dlatego, że wrażenie głębi jest niesamowite. Rzeczywiście jest to mamy ja, który odbiera się. Radio Koncita, Państwo zobaczą. Modlitwa z Egiptu. Prosto z Egiptu. Przywiązanie. Pamiętajmy, tak samo oddajemy cześć.
cześć matce Panny wyjątkowo, pozdrawiając ją na różne sposoby. Program Nostru Radia kończy. Zdrowaś Maryjo, czy słowami innych pradawnych hymnów, jak na przykład witaj królowo, matko miłosierdzia, czy witaj niebo z królowo lub innymi. Pozdrawienie Maryi pięknie wybrzmiewa w bardzo popularnym ostatnio zwyczaju śpiewania akatystu. Jest to jedna z najbardziej znanych form pobożności maryjnej w kościele wschodnim. Akatyst, sięgający swymi korzeniami mniej więcej VII wieku, wchodzi do kontaktu z taką pozdrowią Maryi, oparty na biblijnym porównaniu. Gdy do tego dodamy podniosłą, egzotyczną melodykę śpiewa, wówczas akatyst staje się prawdziwą medytacją nad tajemnicą pięknej Maryi oraz zachwytem nad geniuszem Boga Stwórcy, który stworzył Maryję niepokalaną, stworzył ją całą pięknie. Bardzo podobną śpiewaną medytacją i sławieniem Boga z Maryją za Maryją są nasze popularne godziny o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, wciąż z zapałem śpiewane w naszych kościołach przed pierwszą niedzielną mszą świętą, potocznie zwaną prymarią. Do tej kategorii należy również dobrze nadznana litania loretańska. Z uwagi na olbrzymie bogactwo treści biblijno-teologicznych, każdej z tych form należałoby poświęcić nieco więcej uwagi. I na koniec wypada wspomnieć jeszcze o uznawaniu dogmatycznych praw dotyczących Matki Bożej i jej roli w historii zbawienia. W czterech fundamentalnych dogmatach maryjnych mówiłem ostatnio. Autentyczna duchowość i pobożność maryjna opiera się właśnie na nich. Chodzi więc nie tylko o to, że ktoś może kwestionować którykolwiek z tych dogmatów, ale chodzi także o to, aby je zgłębiać dla ubogacenia wiary i pełniejszego przylgnięcia do Jezusa oraz Jego Matki. O dwóch jeszcze autentycznych przejawach duchowości i pobożności maryjnej powiem za tydzień. Theotokos pochodzi z 531 roku. Theotokos, Królowa Nieba, Matka Boża. Theotokos, Królowa Nieba, Matka Boża. VI wiek, 531 rok. Środki na budowę kanału żeglugowego zostały zagwarantowane w budżecie.
Wcześniej prezes Rady Ministrów odwiedził Śliwice w województwie kujawsko-pomorskim. W gminie zrealizowana została inwestycja infrastrukturalna ze środków pochodzących z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Dróg Lokalnych. Premier powiedział, że inwestycje w drogi lokalne w tym i następnym roku będą dwukrotnie wyższe niż w ciągu 8 lat rządów PO-PSL. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uznał, że skierowanie przez Sąd Najwyższy pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii oraz zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym to rażące przekroczenie kompetencji. Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. W ocenie prokuratora skierowanie przez Sąd Najwyższy pytań prejudycjalnych oznacza dodatkowo opóźnienie w rozstrzygnięciu sprawy zawisłej przed Sądem Najwyższym wbrew interesom obywatela dochodzącego tam swoich praw. Zespół Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchujący kandydatów do Izby Dyscyplinarnej rekomendował 12 spośród tych kandydatur. KRS zajęła się wyłanianiem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej KRS nie zgodziła się na odroczenie posiedzenia. Poseł PO Borys Budka początkowo chciał, by KRS zebrała się w tej sprawie za 2 tygodnie. Następnie domagał się tygodniowego odroczenia posiedzenia i dostarczenia mu protokołów wysłuchań kandydatów dokonanych przez zespoły opiniujące. W Sądzie Najwyższym do obsadzenia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Na 3 miesiące aresztował wrocławski sąd Marka M., znanego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości. Prokurator postawił mu 3 zarzuty, w tym m.in. oszustwa oraz przywłaszczenia mienia. Wniosek o tymczasowe aresztowanie M. został skierowany do sądu przez prowadzącą śledztwa w sprawie warszawskich reprywatyzacji prokuraturę regionalną we Wrocławiu. Warszawa zasługuje na to, by przyspieszyć budowę metra, powiedział Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy mówił o tym w Sofii. Patryk Jaki przypomniał, że Warszawa dysponująca budżetem w wysokości 17 miliardów buduje 10 km metra, podczas gdy Sofia z 4-miliardowym budżetem chce oddać do 2020 roku 35 km metra, a do dziś zbudowała 27 km. Wiceminister Sprawiedliwości wskazał też, że w Bułgarii jest już zaplanowana 3. linia metra, tymczasem w Warszawie PO przez 12 lat nie podjęła się nawet takich planów. Poseł Marek Jakubiak będzie kandydatem ruchu Kukiz15 w jesiennych wyborach na prezydenta Warszawy, poinformował lider ruchu Paweł Kukiz. Startuje, aby wygrać, deklaruje Jakubiak. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 4 listopada. 25% uprawnionych otrzymało już pieniądze z programu Dobry Start, poinformował resort rodziny. Wyprawka szkolna może trafić do 4 600 000 dzieci. Z danych ministerstwa wynika, że świadczenie w wysokości 300 zł otrzymało już znacznie ponad 1 000 000 dzieci. Do rodzin trafiło ponad 358 milionów złotych. W Dęblinie rozpoczęły się centralne obchody stulecia lotnictwa wojskowego. Jutro odbędzie się m.in. uroczysty apel przed pomnikiem bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. W obchodach wezmą udział najwyższe władze państwowe, m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nigdy nie pozwolimy na to, aby z Polaków, narodu ofiar, zrobić naród sprawców zbrodni, podkreślił wiceprezes IPN Mateusz Szwytma. Historyk oddał hołd ofiarom nazizmu i komunizmu. Dziś obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Uroczystość złożenia wieńca z białych i czerwonych kwiatów miała miejsce na terenie dawnego więzienia na Mokotowie. Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Pod tym hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się wakacyjne warsztaty. Weźmie w nich udział około 200 młodych ludzi. Dziś młodzież uczestniczyła w zajęciach muzycznych. Jutro rozpoczną się warsztaty telewizyjne, radiowe, prasowe, a także informatyczno-multimedialne, politologiczne, aktorskie i taneczne. W tym roku odbędą się po raz pierwszy zajęcia z dziennikarstwa sportowego. Uczestnicy warsztatów będą mogli zwiedzić także Radio Maryja i telewizję Trwam. Nie zabraknie również wspólnej modlitwy. Warsztaty zakończą się w niedzielę.
Zakończyła się dwudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nowej Zelandii. Ostatniego dnia Wellington, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, uczestniczył w uroczystym otwarciu skweru polskich dzieci. Prezydent złożył też kwiaty przy tablicy upamiętniającej polskie dzieci z Pakiatua. Większość z nich była sierotami pochodzącymi z polskich rodzin zesłanych przez Sowietów na wschód. Od 3 do 7 września polscy i rosyjscy prokuratorzy przeprowadzą dodatkowe badania elementów Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Chodzi m.in. o agregaty i elementy konstrukcyjne Tupolewa. Informacje przekazał Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, do którego z wnioskiem o pomoc prawną zwróciła się polska prokuratura. Wrak samolotu Tu-154M znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie domagali się zwrotu Polsce jej własności. Europoseł PiS-u pyta Komisję Europejską o powody milczenia i podwójne standardy w sprawie wycinki lasów w Bawarii. Tomasz Poręba chce się dowiedzieć m.in., czy unijni urzędnicy będą reagować równie stanowczo jak w przypadku Puszczy Białowieskiej. Lasy w Bawarii to dom dla 142 gatunków. Drzewa są wycinane ze względu na masowe rozmnażanie się kornika. Rodzina i miłość pod takim hasłem przebiegł drugi dzień Światowego Kongresu Rodzin w Dublinie. Do stolicy Irlandii wciąż przybywają też kolejne rodziny. Kongres odbywa się w ramach 9. Światowego Spotkania Rodzin. W sobotę jego uczestnicy spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wojska ukraińskie odbiły poranny 5-godzinny atak Rosjan na linii rozgraniczenia w obwodzie ługańskim w Donbasie. W wyniku ataku zginęło 4 żołnierzy sił rządowych, poinformował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Szef państwa oświadczył, że piątkowy atak po raz kolejny udowodnił, że Rosjanie łamią porozumienia. Konflikt na wschodzie Ukrainy trwa od 2014 roku. W wyniku walk zginęło dotąd ponad 10 tysięcy ludzi. W ataku nożownika w Trappe na przedmieściach Paryża zginęły 2 osoby, matka i siostra napastnika, a jedna odniosła poważne rany. Sprawcę zastrzeliła policja. Jak podał szef MSW, sprawa nie jest na razie traktowana jako akt terroru. Stany Zjednoczone wprowadziły w życie drugą partię karnych 25% ceł na chińskie towary. Chodzi o niektóre maszyny i pojazdy. Ich wartość to $16 miliardów rocznie. Amerykańskie cła mają być dla Pekinu karą za nielegalne, zdaniem Waszyngtonu, praktyki handlowe, w tym kradzież amerykańskich technologii. Chińskie władze odrzucają te oskarżenia i odpowiadają jak dotąd wet za wet na wszystkie wprowadzane przez USA taryfy. Tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Studia dla życia. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstaje Wydział Medyczny. Żadna uczelnia o charakterze katolickim nie powinna współpracować ze szpitalami, w których wykonywane są aborcje, mówią specjaliści. Dylematy kształcenia na kierunkach medycznych w Polsce opisuje nasz dziennik. Kopalnie pod kluczem. Czy rządowy program Czyste Powietrze wykluczy z rynku polski węgiel? Przed takim scenariuszem ostrzega Solidarność. Wysyp polskich obozów. Przykłady z ostatnich dni dowodzą, że prawna ochrona przed sformułowaniem typu polskie obozy śmierci jest nieskuteczna. W naszym dzienniku cykl na wakacje. Kolebka romańskich świątyń. Najstarsze zabytki nad Bzurą i Pilicą. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Thank you.
za przeciwica, słuchają Państwo Radio Maryja Katolicka, głosem w naszych domach. I też jest Państwem ojciec Benedykt. Uczymy znak Krzyża Świętego, by w imię Trójcy przy Najświętszej rozpocząć kolejny dzień naszego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także proszę Państwa, już piątek mamy, już kolejny dzień.